Dzień dobry, kochani ludzie, witajcie, słuchacze, oglądacze. Ja mam taką myśl w sercu, że Bóg, wszystkie wersety są w opisie. Kochani, sprawdźcie w opisie, weryfikujcie to, co mówię ze Słowem Bożym. Pismo mówi, że ponad wszystko Bóg wywyższył swoje słowo oraz swoje imię. I to jest też taki motyw, który mi towarzyszy, żeby ponad wszystko wywyższyć Jego słowo, Jego naukę oraz Jego imię. I wtedy mam czyste sumienie, że robię coś, co się Bogu podoba. Natomiast widzę, że ludzie w kulcie chrześcijańskim, tym kulcie naśladowania systemu niedzielnego, no po prostu oni, im brakuje argumentów. Taki wielki ich argument to jest mowa o miłości i pod przykrywką miłości dopuszczają się bezprawia. To bezprawie polega na tym, że oni się po prostu boją opinii ze strony ludzi, boją się reakcji otoczenia, środowiska i wtedy oskarżają ludzi, którzy zachowują przykazania Boże o brak miłości. I to się dzieje na porządku dziennym bardzo często. Tu mamy taką Kasię Nowak. Dlaczego to ja tak mówię? No bo ja tu umieściłem jakiś komentarz, te komentarze zniknęły, ale opiniowanie na mój temat jest, jaki ja jestem zły, jaki jestem paskudny, jaki jestem wredny i pełen pychy. Natomiast no po prostu zatyka się usta ludziom. Rozumiecie, to działa tak. Słowo Boże jest dobre do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Tak mówi list do Tymoteusza, tak? Wersety w opisie. Całe pismo jest dobre do wykrywania błędów. Ludzie pokorni, jeżeli wykrywają błąd przez całe Słowo Boże, w swoim duchowym życiu wykrywają błąd, korygują ten błąd i się nawracają do Słowa Bożego. A ludzie przewrotni, krnąbrni, oni będą wymyślać argumenty, żeby nie zachowywać Słowa Bożego i najczęściej oskarżą cię o brak miłości. Zauważcie, że dokładnie... Na przykład papież, powiedzmy ten Polak, GP2, Jan Paweł II, on bardzo dużo mówił na temat miłości, bardzo często o miłości i pod przykrywką tejże miłości rozpropagowywał kult Królowej Niebios, tak? Mówił o miłości i uprawiał bałwochwalstwo. I tu podobna sytuacja jest. To jest ten diabelski duch, który tak zwodzi ludzi, że przekonuje człowieka, że przykazanie Boże nie jest aż tak istotne, żeby je zachowywać. Tak było od początku, gdy swoją chytrością wąż zwiódł Ewę. On przekonał ją, że to nie jest aż tak istotne, żeby zachowywać dokładnie to, co Bóg powiedział, tak? I wiecie, tak jak wąż zwiódł chytrością Ewę, zobaczcie, tu jest napisane, innego Jezusa. Jak on teraz zwodzi, ten wąż, ludzi? Zobaczcie, tak zwodzi. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. On przekonał ją, że przykazanie Boga nie jest aż tak ważne. Że nie będzie z tego takich konsekwencji, że będzie śmierć. Tak? To w ten sposób wąż uwiódł Ewę. Podważył słowo Boga. Czy aby na pewno Bóg powiedział? I dalej kontynuację. Zobaczcie, w jakim kontekście Paweł to mówi. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tą, któreście przyjęli, znosicie to spokojnie. Tak? I to są ludzie, którzy znoszą spokojnie, że ktoś im głosi podróbę Jezusa, podróbę Ewangelii i przyjmują fałszywego jakiegoś innego ducha. Ja myślę, że to jest dokładnie tak z tym chrześcijaństwem i z tymi ludźmi, takimi ludźmi, tego typu ludźmi, którzy mają innego ducha. To nie jest duch miłości do Słowa Bożego. Mówią o miłości, ale zaprzeczają istocie miłości, bo największe przykazanie to jest kochać Boga całym sercem, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli. Tak? To jest największe przykazanie. A miłość do Boga polega na tym, że się zachowuje Jego przykazania. Człowiek chce tego, pragnie, bo dlatego, że ma ducha od Boga w sobie. Jak człowiek ma ducha podróby innego Jezusa i znosi to lekko, to wtedy co się dzieje? A to wtedy zobaczcie. To jest tak, że jak ja tutaj jakaś osoba mówi, przykazania tak, gdzie zaczyna się, ale tam prawdopodobnie znajduje się twój grzech. Dokładnie tak jest.
To są, ludzie mają ale, ale miłość, ale miłość, ale mówią o tej miłości, nigdy szabatu nie zachowują. Całe życie przejdą w rebelii w stosunku do dziesięciorga przykazań. I będą popierać kult niedzieli, popierać ustawę Konstantyna Wielkiego, wydaną w 321 roku. Abolicję szabatu, zamianę na zgromadzenia niedzielne. Sami wiedzą, jak świętować niedzielę, bo wiedzą, kiedy są spotkania, nabożeństwa w niedzielę. Czyli świętują niedzielę. Ale jak mówisz o sobocie, zaraz są jakieś problemy. Prosta rzecz. To chodzi o to, żeby po prostu nie upodabniać się do tego świata i dla niektórych jest to niewygodne, więc jest łatwiej upodobnić się do tego świata, łatwiej jest, wiecie, funkcjonować w środowisku, które i w świecie, w systemie, który jest tak ukształtowany, że zasadniczo niedziela jest dniem wolnym od pracy, tak? I trzeba teraz postawić wyzwanie systemowi tego świata. Ci ludzie nie mają wystarczająco wiary, żeby stanąć po stronie prawdy Bożej, więc co diabeł przez nich robi? Oskarża tych, którzy stoją po stronie prawdy Bożej, oskarża ich o brak miłości. Tymczasem łamanie szabatu Bożego to jest grzech. I ci ludzie grzeszą przeciwko przykazaniu Boga. I patrzcie, dlaczego? Nie mają argumentów, co się dzieje. Tu był mój komentarz. Został wykasowany. Ja nawet nie wiem, co ja tam pisałem. Już nie pamiętam, bo dużo piszę. Nie ma. Widzicie? I nie mogę nawet odpowiedzieć, reply zrobić. Natomiast jest ocena mojej osoby i zamyka mi ta osoba usta. Co to jest? Człowieku, ta twoja pycha i chamstwo to już ci uszami wychodzi. Proszę, to jest język osoby pełnej ducha, to jest język miłości. Widać, jak idziesz w przymierzu i brawo, za wysoki poziom kultury, pycha idzie przed upadkiem, widzę, że duch antychrysta zaczyna nieźle działać. No proszę, jestem posądzony o działanie ducha antychrysta we mnie. Dlatego, że ja mówię, że Jezus Chrystus jest Panem i jest pośrednikiem nowego przymierza i to nowe przymierze to jest Tora w sercu człowieka wypisana. To ja jestem według ducha antychrysta. A człowiek, który namawia ludzi, że szabat jest taki ważny, miłość jest ważniejsza niż zachowywanie szabatu. Bo miłosierdzie góruje nad sądem. Pismo nie mówi, że miłosierdzie góruje nad jakimkolwiek przykazaniem dekalogu i że teraz mogę cudzołożyć, kłamać, uprawiać bałwochwalstwo, bo miłosierdzie góruje nad sądem. Pismo tak nie mówi. Ale jak się wytyka tym ludziom błędy, to patrzcie, jak oni reagują. Blokują ci dostęp do możliwości, wiecie, bronienia się, natomiast oskarżą cię o pychę, brak kultury, o chamstwo i potem rozpowszechniają taką opinię na twój temat za plecami ludzi, w innych środowiskach. I ludzie wtedy, co się rodzi w ludziach? Uprzedzenie. Nie zajmują się Słowem Bożym, tylko oczernianiem konkretnej osoby. No. I nie dają ci możliwości do rozmowy. Co tu się dzieje? Emilia Magdalena Saj pyta. No może mógłbym powiedzieć, wyjaśnić, co się dzieje. Według Słowa Bożego człowieka nie można osądzić, dopóki nie da mu się możliwości obrony. To jest w każdym cywilizowanym kraju, tak jest w Słowie Bożym. Jeżeli oskarżasz człowieka o coś, to musisz mu dać możliwość obrony, a nie zamknąć mu usta i pomówić go o jakąś rzecz, tak? Proszę. A jest taki jeden pan, który nagrywa filmiki o szabacie i prawie obrażając i wyśmiewając się z tych, którzy nie mają właściwego poznania. To są ci, którzy dostają poznanie, które ich nadyma, zamiast napominać w miłości, szydzą z innych. No, akurat Andrzej Cyrikas czy Bartek Kurlas, to są przykłady szyderstwa. To oni szydzą z ludzi zachowujących świętość soboty zgodnie z Pismem Świętym, z Dekalogiem Bożym. Jeżeli naśladujemy Chrystusa, dobrze, żyjmy tak, jak Jezus Chrystus robił. Świętujmy i zachowujmy to, co Jezus Chrystus zachowywał. On zachowywał przykazania Ojca. On nie świętował niedzieli. On nie chodził do kościoła w niedzielę. On żył w zgodzie z Torą Boga Ojca. A nowe przymierze jest to Tora w sercu człowieka, mówi Jeremiasz 31. Więc jeżeli ktoś nie ma miłości do przykazań Bożych, to nie ma naprawdę Ducha Bożego w sobie. Ma podróbę inny Jezus, inna Ewangelia, inny duch, o czym pokazywałem właśnie z listu do Koryntian. I tak jak chytrością wąż zwiódł Ewę, tak was, ludzi w chrześcijaństwie, w tym kulcie niedzieli, was wąż sprytnie zwodzi. I wychodzą z was te owoce. Wy się nie potraficie o tym otwarcie rozmawiać, musicie uciekać od tematu. Bo nie macie nic na swoją obronę ze Słowa Bożego naprawdę. Tylko oczernianie, pomawianie i tak jak robił Andrzej Cyrikas oraz ten Bartek Kurylas,
oskarżanie takich ludzi jak ja o judaizowanie. I to samo, o to judaizowanie, oskarżał mnie Adam Stefański, którego tutaj komentarz również się znajduje. Który niedawno dzwonił do mnie i przepraszał mnie za to, że mnie w jednym z komentarzy nazwał kundlem. To wy chcecie, ludzie, mówić o miłości, wy nie wiecie, o czym wy mówicie. Wy nie kochacie Boga w zgodzie z tym, jak Bóg o tym mówi. Jak się kogoś kocha, to się tego kogoś słucha, co on ma do powiedzenia. Bardziej się Boga trzeba słuchać niż ludzi. A wy kogo bardziej słuchacie? Boga i jego przykazań, czy tradycji ludzkiej dookoła, jaka jest? Przeczytajmy, co Adam Stefański mówi. Większość ludzi obchodzi szabat, aby zaspokoić swoje sumienie. A skąd ty, Adam, wiesz? A może większość ludzi obchodzi szabat, bo kocha Boga, bo Bóg im wypisał Torę w sercu. Skąd ty wiesz, dlaczego ludzie obchodzą szabat, oskarżycielu jeden? Skąd ty wiesz? A ty obchodzisz szabat, czy nie? Mi przez telefon mówisz, że obchodzisz szabat, a tu teraz stajesz w pozycji takiej, jak gdyby obchodzenie szabatu było jakimś złem, jakimś przekleństwem. Skąd wiesz, dlaczego większość ludzi obchodzi szabat? Co, Bogiem jesteś? Badasz ich wnętrza, serca? Wiesz, dlaczego tak robią? A może dlatego? Może dlatego? Tacy chcecie być ludzie poprawni, tacy kochający, a jakoś nie widzę w was tej miłości. Jak się powie o szabacie, to zaraz jakby diabeł się przez was manifestuje. Proszę bardzo. Nowe przymierze. Oto nadchodzą dni wyroczne Jahwe, kiedy zawrę z domem Izraela, z domem judzkim nowe przymierze. Takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach wyroczne Jahwe. Umieszczę moją Torę, dosłownie hebrajski tekst mówi, umieszczę moją Torę w głębi ich jestestwa, wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Taki może być powód, dlaczego ludzie szabat zachowują, ponieważ Bóg im włożył Torę do serca. A ty już, Adam Stefański, wiesz, że po to, aby zaspokoić swoje sumienie. Tak? Bo może ciebie to oskarża, że ty tego nie robisz z pełną miłością do Boga i Jego Słowa. Zobaczmy, co to jest miłość. Lubicie mówić o miłości, hipokryci? Ale jak wam powiedzieć coś o przykazaniach Bożych, to zaraz diabeł się manifestuje, zaraz złość was ogarnia. Miłość Boga. Będziesz miłował, proszę, Księga Powtórzonego Prawa, Tora. Słuchaj, Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedynym. Będziesz miłował Jahwe, Boga Twego, z całego Twego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoi się Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając z domu w czasie podróży, kładząc się spać i wstając ze snu. I co, Adam Stefański? Może dlatego ludzie zachowują szabat, ponieważ mają w sercu Słowo Boga. Ponieważ kochają Boga całym sercem, ze wszystkich myśli swoich, ze wszystkich sił swoich. Ponieważ zgodnie z psalmem pierwszym, dniem i nocą rozważają Torę. Zgodnie z psalmem pierwszym, dlatego są błogosławieni. Bo może mają bojaźń przed Bogiem i kochają Boga. Może dlatego zachowują szabat, że... O ty oskarżycielu, po prostu diabeł mówi przez ciebie. Jakiś diabeł mówi przez ciebie, Adam. Jesteś nieutwierdzony, chwiejny. Niedawno jesteś nawrócony, uczyć chcesz ludzi. Ile lat jesteś wierzący? 20? 30? Ile lat spędziłeś ze Słowem Bożym? Przed Bogiem ile lat chodziłeś? I chcesz uczyć. Po prostu. Proszę bardzo, Izajasza 56. Błogosławiony człowiek, który tak czyni, syn człowieczy, który się stosuje do tego, czuwając, by nie pogwałcić szabatu, pilnując swojej ręki, by się nie dopuściło żadnego zła. Tak mówi Jahwe, zachowujcie prawo, przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie. Moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców, którzy przyłączyli się do Pana, żeby Mu służyć, ażeby kochać, miłować imię Jahwe, zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go, trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę. Bo co? Bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Może Adam Stefański, oskarżycielu ludu Bożego, może właśnie dlatego ludzie zachowują szabat, ponieważ kochają Boga Izraela, a nie dlatego, żeby zaspokoić swoje sumienie. Diabeł mówi przez ciebie. Lub też z pychy serca, aby wywyższyć się nad innymi, którzy tego nie robią. Jeżeli tego nie robisz, odstępco, to grzeszysz przeciwko Bogu Izraela, nie kochasz Boga. Idziesz za duchem tego świata, naśladujesz ten świat. Jeżeli tego nie robisz, jesteś w odstępstwie, jesteś w grzechu. Bóg cię potępi, bo świadomie grzeszysz przeciwko Słowu Bożemu, przeciwko Jego przykazaniom, przeciwko dekalogowi Bożemu.
jeżeli tego nie robisz. Mamy zachowywać przykazania Boże. Proszę. 7:19. Niczym jest zarówno obrzezanie, jak i nieobrzezanie, a ważne jest tylko zachowywanie przykazań Bożych. Pismo mówi, że ważne jest zachowywanie przykazań Bożych. A ty piszesz, że ktoś z pychy serca zachowuje szabat, aby się wywyższyć nad tymi, którzy nie zachowują przykazania Bożego. Jesteś zwiedziony, diabelski duch działa przez ciebie. To jest taki duch, który chytrością swoją zwiódł Ewę. Nakłonił ją do wierzenia, że to jest mała rzecz, nieistotna sprawa, żeby nie słuchać przykazania Bożego. Paweł apostoł mówi, że to jest ważne, aby zachowywać przykazania Boże. Ty mówisz, że to nie jest takie ważne. Że ludzie, którzy zachowują przykazania Boga, czwarte przykazanie dekalogu, robią to po to, aby wywyższyć się nad innymi, którzy nie robią. Ci, którzy tego nie robią, są w rebelii. To tak samo może powiedzieć, a to nie zachowujesz przykazania nie kłam, nie kradnij? To ja zachowuję przykazanie nie kradnij, nie oszukuj. I wtedy mi powiesz, a robisz to po to z pychy serca, aby wywyższyć się nad tymi, którzy kradną i kłamią. Przecież to jest bez sensu, takie myślenie. Bo wydają owoc braku miłości i tych, którzy nie obchodzą szabatu, wyrzuciliby najchętniej od razu do piekła, tyle w nich miłości. A ty mi mówiłeś, że ja jestem kundel, ubliżałeś mi, wyzywałeś mnie od judaizujących, kłamałeś na mój temat. To jest miłość? I publicznie też to robiłeś. To jest miłość? Będziesz mi o miłości mówił. Jak masz miłość, to po pierwsze, zachowujesz przykazania Boga, no dlatego, że kochasz Boga całym sercem, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli swoich. Po drugie, nie kłamiesz na temat dzieci Boga. Ja jestem dzieckiem Bożym. Moim ojcem jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ja jestem Izraelitą, wszczepionym w drzewo oliwne, w winnicę Jahła zastępów, czyli w Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest moim Panem. Czemu mi ubliżasz? Kochasz Boga Izraela? Powinieneś kochać Jego wyznawców, kochać Jego dzieci. A Ty ciągle masz problem z zachowywaniem świętości tego, co Bóg uświęcił już 7 dnia tygodnia, zaraz kiedy odpoczął. Dlatego szatan nienawidzi i to działa w Was, ten duch szatański. Nienawidzi szabatu. Macie tam pomieszanie pojęć na ten temat. Wam to się kojarzy z jakimś talmudyzmem, z jakimś rabinizmem. Szatan tego nienawidzi. Dlatego deprecjonuje szabat w oczach świata. Żeby to był z tego jakiś ciężar, jakiś chory pomysł. Coś mało istotnego. Jakieś zawracanie głowy. On chce, żebyście tak myśleli na ten temat. A szabat jest dowodem na to, że Bóg stworzył wszystko w literalne 6 dni. I On powiedział dobitnie, że jak ktoś Go kocha, to będzie zachowywał świętość tego dnia. Dlatego, że On ustanowił szabat, sobotę, jako znak przymierza między Nim a Jego ludem wybranym. On ma tylko jeden lud wybrany. Są naśladowcy Jego Syna Jezusa Chrystusa, czyli Jego Izrael, Izrael Boga Jahwe. Inaczej nazywany jest również w Nowym Testamencie jako drzewo oliwne albo jako winnica pańska. To jest to samo, Izrael. To jest to samo, co mówi apostoł Jakub w swoim liście. Pozdrowienia dla 12 plemion Izraela w rozproszeniu. To jestem ja, Izraelita. I co wy, poganie, chcecie? Co wy chcecie od narodu wybranego? Nie podobają wam się prawa przymierza naszego Boga? Naszego Ojca Niebiańskiego? Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba? Nie podoba wam się, że do nieba wchodzi się tylko przez jedną z 12 bram, jednego z 12 plemion Izraela? Jak nie jesteście Izraelitami, to nie macie wstępu do nieba przez żadną z tych bram. Myślę, że wiele tych rzekomo przestrzegających dekalog się zdziwi i to bardzo, najbardziej się zdziwią, gdy usłyszą słowa z Mateusza 7:21. To ty się, Adam Stefański, zdziwisz najbardziej. I wszyscy ci kultowcy niedzielni, świniożercy, to oni się zdziwią. Bo dlatego, że to jest tak, oskarżają tych, którzy nie obchodzą szabatu, do samych siebie. To nawet nie jest do końca po polsku, nie mogę za bardzo zrozumieć, co to jest. Może wy rozumiecie, ludzie, to napiszcie, o co tu chodzi. Oskarżają tych, którzy nie obchodzą szabatu. Ci wykazujemy grzech. Jeżeli nie zachowujesz szabatu, grzeszysz. Grzech jest przestępstwem prawa Bożego. To jest grzech. Przestępstwo zakonu Bożego jest grzechem. Nie zachowujesz święcenia soboty, grzeszysz. I co? Irytuje cię to, że prawdę ci mówię? Grzechu jesteś, jeżeli nie święcisz soboty, tak jak Chrystus Jezus świętował. Nie jak faryzeusze świętowali,
tylko jak Syn Boży to robił. Szabat był dany dla człowieka jako błogosławieństwo. Uważasz, że to jest przekleństwo? Nie chcesz przyjąć błogosławieństwa Bożego? To znaczy, że nie chcesz być blisko Boga. Zobaczmy, co mówi, bo to znowu człowiek podaje z Mateusza, nie wiedząc, o czym Pismo mówi. To są właśnie ludzie nawróceni niedawno i oni już będą się garnąć, będą cię uczyć. Bo nie wiedzą, o czym Pismo mówi. Proszę bardzo. Co tu Pismo mówi? Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Różni fałszywi nauczyciele. Poznacie ich po owocach. Jaki owoc? Odstępstwo od Słowa Bożego. Nie kochacie Boga. Gdybyście Go kochali, to byście zachowywali przykazania. Bardziej ludzi kochacie niż Boga. Dlatego tak dużo jesteście skupieni na mówieniu o miłości do człowieka, ale nie na mówieniu o miłości do Boga, Jego Słowa. Jego Słowo dla was nie jest tak bardzo istotne. Ważne, żeby się kochać, klepać po plecach. Tak właśnie działa ekumenia. To jest wasz owoc, jest bunt, rebelia przeciwko przykazaniom Bożym. To jest wasz owoc. Nie każdy, dlatego Chrystus mówi, nie każdy, który mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, co spełnia wolę mojego Ojca, wola Jego Ojca. Według ciebie, Adam Stefański, wolą Boga Ojca jest to, aby ludzie łamali Jego przykazania. To tak trzeba wydedukować. Czyli ludzie, którzy zachowują przykazania Boże, są od diabła, a ci, co nie zachowują przykazań Bożych, pełnią wolę Boga, tak? I dlatego Pismo mówi, że jest taka sytuacja, że są mądre panny, są i głupie panny. Pismo mówi o głupich pannach, tak? Mówi. Wielu powie w owym dniu, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia, nie wyrzucali złych duchów, nie czynili wielu cudów mocą Twojego imienia. Wtedy oświadczę im, nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Nieprawość, anomia, po grecku, anomos, przeciwieństwo nomos, brak prawa. Nomos w greckich pismach, jak to jest przekład na przykład Septuaginty, to odpowiada torze, tora w hebrajskim. Są cytaty na przykład z Księgi Izajasza, w hebrajskim tam jest tora, w greckim jest nomos. Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się życia bez tory. I zobacz, sam zobacz, Adam. Pychy serca, by wywyższyć się nad tymi, którzy tego nie robią. Czyli jesteś świadom, że są ludzie, którzy nie zachowują przykazania Bożego, a wierzą, że służą Bogu. To jest tak samo, jak gdyby ludzie wierzyli, że służą Jezusowi Chrystusowi, a dalej uprawiali bałwochwalstwo i na przykład chodzili na pielgrzymkę do Częstochowy. A ty im nie powiesz, że żyją w grzechu i oni zostaną przez Chrystusa potępieni. Chrystus powie, odejdźcie precz ode mnie wy, którzy dopuszczacie się bezprawia. A teraz twierdzisz, że Chrystus przyjmie tych, którzy dopuszczają się bezprawia łamania świętości siódmego dnia tygodnia. No to się mylisz. To się mylicie. Pytanie jest tylko, dlaczego wy musicie blokować mi dostęp do komentarzy. Co jest? Tak słabe te wasze argumenty? He? Jeszcze jedno na koniec. Te głupie panny, wiecie ludzie, to głupie panny to były takie osoby, które nie miały oliwy, ale nie szły do Boga, żeby brać oliwę. One mówiły, to dajcie nam oliwy, dajcie nam oliwy. To są tacy ludzie, oni nie szukają u Boga odpowiedzi, oni chodzą do innych ludzi, mówi, daj nam poznanie, daj nam zrozumienie, powiedz mi, a to co to znaczy? A to jak to rozumieć? Się nigdy Boga nie pytają. Łażą za tymi pastorami, za księżmi, za różnymi ludźmi, jeden drugiego po plecach klepie i się utwierdza w błędzie. I to tak jest. Bo się Boga nie pytają, nie mają bezpośredniej relacji z Nim, dlatego ich lampy są puste. Nie są w stanie uzasadnić tego, co mówią, tego, co twierdzą, tego, w co wierzą. No i to tak jest tutaj z tymi ludźmi. Co z tego, że ktoś obchodzi szabat i idzie za prawem, skoro nie ma w nim miłości? A właśnie jest. Obchodzi szabat i idzie za prawem Bożym, dlatego, że jest w nim miłość do Boga. Natomiast mają serce Dawidowe i dosłownie tak, jak jest w psalmie Dawidowym, serce Chrystusowe to jest serce króla Dawida, według Bożego serca, tak? I w tym psalmie jest napisane, że on nienawidzi ludzi chwiejnych.
wersety w opisie będą. Sprawdźcie. Że nienawidzi wszelkiego kłamstwa. I Boży człowiek, który faktycznie kocha Boga, będzie nienawidził wszelkiego kłamstwa. I kult chrześcijański jest kłamstwem. Wy, ludzie, którzy jesteście w kulcie niedzieli, w kulcie chrześcijańskim, jesteście ofiarami kłamstwa. Diabeł was zwiódł. To nie jest wola Boża, aby człowiek brał udział w tym kulcie. Wolą Bożą jest, aby człowiek był wszczepiony w drzewo oliwne, czyli w Izraelu. Miłosierdzie jest wyżej niż sąd i to jest Boże miłosierdzie, że Bóg posłał swojego Syna po to, aby nas oczyścić z grzechów, byśmy więcej już nie grzeszyli i stali się, byli niewolnikami, kiedyś byliśmy niewolnikami grzechu, a teraz żebyśmy się stali niewolnikami sprawiedliwości. I sprawiedliwość to ma coś do czynienia z prawem. Człowiek sprawiedliwy żyje w prawy sposób, zgodnie z prawem Bożym. I to jest moralne i sprawiedliwe, żeby świętować sobotę. Bo tak Bóg powiedział w Biblii. To, że Konstantyn Wielki się mu to nie podobało i dostosował to do kultu, rzymskiego kultu niedzieli, to teraz ludzie ulegają tej presji otoczenia. Ale to nie jest nauka Słowa Bożego, żeby świętować niedzielę. No tyle. I to dlatego ludzie nie potrafią się przeciwstawić temu systemowi religijnemu, jaki jest w świecie. Po prostu brakuje im wiary w to, że Bogu się to podoba, że no, brakuje im pewności, przekonania, żeby stanąć mocno po stronie prawdy Bożej przeciwko ludzkiej tradycji. A jak się stanie po stronie prawdy Bożej przeciwko ludzkiej tradycji, to znajdzie się taki ludzie kultu niedzielnego, którzy będą jadać i oczerniać i blokować dostęp do komunikacji. Bo im nic innego już nie zostało. Kiedy Słowo Boże przychodzi i pokazuje, jak naprawdę jest, to już nic innego im nie zostało i zgodnie z tym Słowem Bożym, tutaj 10:26, proszę. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzech. Jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu żarognia, który ma strawić przeciwników. Gdzie? Jezus Chrystus umarł, zobaczcie, na takim ołtarzu. To jest ten ołtarz. To jest ołtarz melchizedekowy, abrahamowy. Tu jest dekalog. Cały dekalog, tak? Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. To Bóg powiedział. To nie Michał Mazur. Dlaczego? W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię oraz morze, wszystko, co w nich jest. W 7 odpoczął. Dlatego błogosławił Jahwe dzień szabatu. Uznał go za święty. Ma przypominać ludziom, że Bóg literalnie w 6 dni wszystko stworzył. W co bardzo mało ludzi obecnie wierzy. I diabeł namawia różnych ludzi, żeby po prostu zapomnieć o szabacie. Bo szabat przypomina, że Bóg stworzył szybko i niedawno. Zobaczcie dalej. Tutaj o Księdze Przymierza jest mowa dalej. Jaki ołtarz? Uczynisz mi ołtarz z ziemi, będziesz składał na nim twoje całopalenia, twoje ofiary biesiadne, z twojej trzody, bydła, na każdym miejscu. A jeśli uczynisz mi ołtarz z kamieni, ołtarz z ziemi, z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosowych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. Czy widzicie, że na takim ołtarzu umarł nasz Pan Jezus Chrystus i dokonał odkupienia? Że to jest ten ołtarz przymierza, skała trupiej czaszki, tak? Na Golgocie. Nieciosane ludzką ręką. Skała, ziemia. To nie był ołtarz lewicki. Ołtarz lewicki pojawił się później. Jezus Chrystus swoją śmiercią, on przypieczętował ważność dekalogu. Rozumiecie to? To jest kontynuacja przymierza, które zostało zerwane po 40 dniach. Rozumiecie to, ludzie? Bo Adam Stefański i ta Kasia nie rozumie tego. To są ludzie, nie mają rozumienia. Dzieci, niemowlęta. Oni chcą uczyć dorosłych. To jest właśnie pycha. To jest chamstwo. To jest dopiero chamstwo, duchowe chamstwo. To jest nieuznanie tego, że Bóg uczy ludzi i zajmuje to pewien czas. Że Bóg spędził w moim życiu ponad 20 lat, żeby mnie różnych rzeczy uczyć. Halleluja. Jezus Chrystus jest Panem, zwyciężył nad szatanem i co można powiedzieć? Ojcze Święty, wybacz tym niemowlętom, bo one nie wiedzą, co robią. Ci ludzie nie rozumieją pełnej nauki Słowa Bożego i nie wiedzą nawet, co mówią. Nie wiedzą, jak bardzo pobłądzili. Także, kochani słuchacze, oglądacze, szalom na każdy wierny Bogu dom. Pamiętajcie, szabat jest znakiem danym od Boga dla ludzi, którzy Go kochają. Zobaczcie, co dokładnie mówi Izajasza 56 rozdział.
co mówi również o niemych psach leniwych, ten sam rozdział. Rozważcie sobie uważnie, powolutku, Izajasza 56 rozdział i pilniej niż wszystkiego innego strzeżcie swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Pokój, radość i sprawiedliwość w Ruach HaKodesh, Duchu Świętości, niech ogarnie każdego z was. A ludzie bezbożny ucieka, nie ma pokoju. Dlatego ci bezbożni ludzie będą blokować, usuwać, unikać rozmów, irytować się. Tak będzie. Tak było już też. Jako z 10 lat obserwuję reakcję tego świata chrześcijańskiego, bo mniej więcej tyle lat w taki świadomy, zdeterminowany sposób świętuję siódmy dzień tygodnia z wiarą. Halleluja, z miłości do Ojca Niebiańskiego. Halleluja! Chwała Ci, Ojcze! I to nie jest istotne, co jakiś tam diabeł sobie pomyśli. To jest problem diabła, nie mój. Ja wiem, co mam w sercu i każdy pilnuje swego nosa, tak? Natomiast dobrze jest mówić, co Pismo mówi i niech tam się po prostu ludzie zastanawiają nad tym, tak? A ojciec, kogo pociągnie do syna, tego pociągnie. A kto się nie da pociągnąć, to są osobiste wybory każdego człowieka. Każdy niech sobie robi tak, jak uważa, a zadaniem Izraela Bożego jest ogłaszać chwałę Boga Izraela. I my to będziemy robić. A znakiem przymierza między nami a naszym ojcem jest świętość soboty, siódmego dnia tygodnia, co on już ustanowił w ogrodzie Eden. I my się będziemy tego trzymać. Tak, kochani? Izraelici? Chwała Bogu za was, ludzie. Wiem, tam wielu was jest, którzy macie wszystko dobrze, klepki poukładane w głowie i w sercu. Halleluja! Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych wideo.